Dzień dobry, witam Państwa. Barbara Błaszczyńska. Jestem doradcą sadowniczym firmy Frusto i zapraszam na kolejny komunikat jagodowy. Spotykamy się po raz kolejny na plantacji porzeczek pana Krajewskiego w okolicach Brodnicy. Chciałabym poinformować króciutko o bieżącej sytuacji na plantacjach i o ochronie w tym okresie. Proszę Państwa, jesteśmy na plantacji porzeczek, która jeszcze kwitnie, bo jesteśmy tutaj w okolicach Brodnicy, jak wspominałam. W innych rejonach już plantacje przekwitły czy przekwitają, w zależności od odmiany i właśnie rejonu. Pogoda nie rozpieszcza ani roślin, ani sadowników, producentów, dlatego że jest bardzo, bardzo chłodno, zimno. Nie wspomnę tutaj o przymrozkach, może inaczej. Powinnam wspomnieć o przymrozkach, które wystąpiły w wielu rejonach kilkakrotnie. Bardzo niekorzystne dla roślin są w okresie kwitnienia również ciągi nocy przymrozkowych, kiedy po prostu przymrozek jednej nocy powtarza się w kolejnej. Rośliny to mogą bardzo odczuć, także wszelkie zabiegi biostymulujące, wspomagające kondycję roślin w tym okresie są bardzo wskazane i tutaj zachęcamy do stosowania takich produktów jak Ergostin czy Elvita Alga. Jeżeli chodzi o plantację porzeczek, to musimy kontynuować ważne zabiegi ochrony, dlatego że mimo że wiosna jest zimna, to jest też deszczowa, a każde zwilżenie długotrwałe roślin powoduje, że następują infekcje ze strony czy antraknozy, opadziny liści i białej plamistości liści. Tak więc tą ochronę, która powinna być już rozpoczęta przed kwitnieniem, kontynuujemy co 10-14 dni, w zależności od sytuacji pogodowej. I proszę Państwa, jesteśmy w okresie infekcji pierwotnych. Bardzo ważne jest uszczelnienie teraz ochrony, dobry dobór preparatów, aby nie dopuścić do infekcji wtórnych. Infekcje wtórne pojawią się wtedy, jeżeli zauważymy pierwsze plamy na liściach. Jeżeli chodzi o białą plamistość, to te plamy mogą być już na początku maja widoczne. Jeżeli chodzi o antraknozę, opadzinę, to możemy spodziewać się plam pod koniec maja. I w związku z tym dobrze jest zrobić monitoring plantacji. Tych liści szukamy w dolnych partiach korony, bo te infekcje zachodzą w pierwszej kolejności w tych częściach krzewu. I jeżeli widzimy, że są plamy, to na tych plamach będą tworzyły się zarodniki konidialne odpowiedzialne za dalszy rozwój choroby. Jeżeli tą ochronę poprowadzimy właściwie, to czasami tych infekcji wtórnych może nie być. Także bardzo dużo zależy tutaj od naszej takiej dyscypliny w tym okresie. I pamiętajmy, większość uprawianych odmian porzeczek jest w średnim czy w dużym stopniu wrażliwa na te dwa patogeny. W związku z tym musimy tą ochronę kontynuować, jak mówiłam. Mamy do dyspozycji kilka dobrych produktów, a więc fungicydy Zato, Luna Sensation, Signum Cobalt, fungicydy czy nawozy miedziowe i tutaj proponujemy Państwu Elvite Prevent, a także Switch, Botrefin, Society i preparaty na bazie kaptanu. Drugą jednostką chorobową, o której chciałam Państwu powiedzieć, jest choroba szara pleść, o której też musimy pamiętać w okresie jeszcze kwitnienia, również i w okresie dojrzewania owoców. Pamiętajmy, że choroba atakuje też pędy uszkodzone przez przeziernika na przykład i wówczas rozwija się bardzo intensywnie, również na plantacjach zagęszczonych. I tutaj objawy widzimy najczęściej w okresie dojrzewania owoców, które są pokryte właśnie tą szarą pleśnią i pękające, opadające, także tracimy znaczną część plonu. Ale na szczęście jest duży asortyment preparatów, które możemy stosować, aby tą chorobę ograniczyć. I tutaj niektóre są tożsame z tymi produktami, które wcześniej wymieniłam, czyli powtórzę, Switch Botrefin czy Society, Luna Sensation na bazie kaptanu i dochodzą jeszcze Teldor i anilinopirimidyny. Tutaj jest zarejestrowany tylko skala. Kolejna choroba to dotyczy tylko nielicznych odmian, bo to jest amerykański mączniak agrestu. Intensywność ochrony tu powinna być uzależniona właśnie od podatności odmiany, ale tych wrażliwych mamy bardzo niewiele, bo to jest Ben Lomond, Ben Nevis, Ceres, który ma średnią już wrażliwość, a gro odmian jest w miarę tolerancyjna.
Mączek jest o tyle groźny, że szczególnie na młodych plantacjach bym uważała na tą chorobę i odmianach wrażliwych. I w bardzo tutaj tej chorobie sprzyja z kolei już niekoniecznie deszcz, ale okres ciepłej, suchej, wiecznej pogody. Także weźmy to pod uwagę. Na młodych plantacjach atakuje właśnie młode pędy, powodując, że one nie rosną i tutaj zmniejsza się potencjał plonotwórczy. Proszę Państwa, wybór preparatów jest też jest wystarczający, jeszcze o tak powiem. Fungicydy po kwitnieniu możemy kontynuować stosowanie fungicydów czy nawozów siarkowych, czyli Elvita Eskar, jak najbardziej. To też ogranicza przecież przędziorka i ogranicza wielkopąkowca, ale również Nimrod, Topaz, Zato, Discus, Luna Sensation. Dodatkowo po kwitnieniu możemy sięgnąć po preparat, który nie daje nam pozostałości w owocach, ma tylko jeden dzień karencji, czyli karbikur, czyli wodorowęglan potasu. I to może dać siarką po kwitnieniu, czy ewentualnie solo. I teraz jeszcze o zagrożeniu ze strony szkodników. Proszę Państwa, wielkopąkowiec jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, cały czas jest groźny. Powinniśmy kontynuować ochronę jeszcze w czasie kwitnienia i kontynuować ją po kwitnieniu, tak? Jeżeli chodzi o okres kwitnienia, do pełni kwitnienia właściwie możemy stosować ortus, który ogranicza nam przędziorka i wielkopąkowca. Pamiętajmy, żeby wybrać w miarę możliwości dobre okienko pogodowe z wyższą temperaturą, a do 2 tygodni po kwitnieniu bardzo ważny produkt, czyli Movento, który będzie bardzo ograniczał właśnie wielkopąkowca w czasie jego migracji, ale również jak już będzie schowany w pąkach. Proszę Państwa, planujmy likwidację plantacji, jeżeli mamy sytuację taką, że jest 20% zaatakowanych pąków, to naprawdę nie rokuje dobrze na przyszłość, także pamiętajmy o tym. Zwalczając, mówiąc o wielkopąkowcu, oczywiście te produkty, o których wspominałam, również ograniczają przędziorka. Bardzo ważny był zabieg oczywiście przed kwitnieniem, jeżeli ktoś go nie wykonał, to jeszcze właśnie jest ten czas kwitnienia ortusem i to Movento, a dodatkowo po kwitnieniu może sięgnąć po rozwiązania takie nie dające pozostałości, biologiczne, czyli silikonowe, czyli tutaj jest wybór kilku produktów, w naszej ofercie też jest jeden. Teraz olejek pomarańczowy, Fiter, Naturalis, to są takie typowo już produkty biologiczne. Kolejna grupa szkodników to są zwójki, zwójka różóweczka, czy szkodniki zjadające liście brzęczak porzeczkowy, czy piłecznica agrestowa. Proszę Państwa, przy licznym pojawie mogą powodować gołoże. Ale chcę powiedzieć, że z powodu zimna tych szkodników mogliśmy dobrze nie widzieć przed kwitnieniem i nie zrobić właściwej ochrony. Jeżeli pojawią się zwójki pod koniec kwitnienia, po ociepleniu właśnie tego, biorę to pod uwagę, to niestety w tym okresie pokwitnieniowym pozostają nam tylko produkty biologiczne. I na przykład w ofercie Frusto jest Dipel. Ewentualnie możemy wspomagać się Mospilanem czy Pyrytroidem stosowanym na inne szkodniki. Ale gdyby ktoś miał problem, to jest taki produkt Afirm, ale niestety ma rejestrację tylko w okresie dokwitnienia. Mszyce, tutaj najważniejszy jest zabieg przed kwitnieniem, ale jeszcze mszyce mogą się pojawić, bo ich rozwój jest bardzo wydłużony z powodu właśnie chłodów, dlatego tutaj nie mamy bardzo dużej możliwości. Mamy do dyspozycji znowu Pyrytroid, Decis Mega, czy właśnie Movento, to będzie nam ograniczało, jeżeli zastosujemy na wielkopąkowca przędziorka czy pryszczarka, o którym za chwileczkę będę mówiła. I oczywiście uzupełniająco Mospilan, którego też będziemy stosować pewno na pryszczarka czy na przeziernika. Tylko pamiętajmy, stosując Movento, proszę Państwa, to nie jest tylko uderzenie na przędziorka, jest to ograniczenie wielkopąkowca, jest to ograniczenie pryszczarka liściowego i pędowego, tacznika, misecznika, a więc wielorakie działanie. Przy jednym wjeździe na plantację ograniczamy kilka ważnych szkodników.
Proszę Państwa, przeziernik porzeczkowiec, on żeruje w pędach jednorocznych. Nie jest to jeszcze pora na jego loty, ale mówię o nim tylko dlatego, żeby zaopatrzyć się w pułapki feromonowe właśnie na przeziernika, aby je powiesić w okresie lotów, których spodziewamy się w końcu maja, może początek czerwca, latają motyle przez lipiec do początku sierpnia. 1-3 sztuki na 3 hektary plantacji są polecane i jest to właśnie czas, żeby kupić i powiesić za chwilę, za parę tygodni. Kolejny, o którym wspominałam, Kciusieńko, to jest pryszczarek porzeczkowiec pędowy, liściowy. I tutaj larwy, proszę Państwa, żerują pod korą. Muchówki nalatują w okolicach około 2 tygodni po kwitnieniu. Jeżeli będzie zimno, to może to się opóźni. I w sumie pułapek nie mamy do obserwacji, ale proszę Państwa, można robić nacięciach na młodych pędach, nacięcia czy jakimś nożem, czy paznokciem, zaznaczyć sobie taki nacięty pęd i obserwować pod lubką, czy tam są złożone jaja. Potem pojawiają się larwy przezroczyste, potem są białe, potem są pomarańczowe i to jest sygnał, żeby rozpocząć pierwsze zabiegi. Ale mówię, jest to w okolicach 2 tygodni po kwitnieniu i w podane mowento na wielkopąkowca będzie tego szkodnika bardzo fajnie ograniczało. Nawet można podać mowento w sytuacji dużej presji 2 razy. Jest to taka możliwość, powtórka po około 14 dniach. Szkodnik rozwija 2 pokolenia w roku. W lata ciepłe może wystąpić trzecie, koniec sierpnia, początek września, czyli loty są bardzo rozciągnięte w czasie i to powoduje, że mając do dyspozycji, jeżeli nie mowento, to tylko proszę Państwa acetamipryt Mospilan, to byśmy tych zabiegów Mospilanem musieli zrobić kilkakrotnie, a to oznacza, że przekroczymy ilość dopuszczalnych aplikacji w sezonie. Także ważna jest też technika zabiegów, krople cieczy roboczej muszą paść, być naniesione na korę pędów w środku krzewu i proszę Państwa, moim zdaniem to jest właśnie ta obserwacja, czyli określenie tego momentu zagrożenia i zastosowanie mowento. Bardzo ważne takie podsumowanie, jeżeli dobrze zwalczymy pierwsze pokolenie, nie będzie drugiego, nie będzie trzeciego i nie będziemy musieli stosować tak dużej ilości aplikacji acetamiprydem. Jeszcze króciutko chciałabym uzupełnić o sytuację na plantacjach truskawek. Byłam wczoraj w okolicach Czerwińska. Proszę Państwa, większość plantacji, tych, które były przykrywane, przyspieszane, są to w pełni kwitnące plantacje. Jeżeli chodzi o truskawkę w gruncie odkrytym, no tutaj jest faza początku kwitnienia, tuż przed czy początek kwitnienia. Niestety, ponieważ ten czas kwitnienia przypadł na okres przymrozków, producenci, którzy mają takie możliwości, przykrywają te plantacje włókninami, zdejmując tylko na czas wykonania niezbędnych zabiegów ochrony i potem okazuje się, że kolejne przymrozki powodują, że plantacje wymagają ponownego zabezpieczenia. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te plantacje i przed kwitnieniem, i kwitnące, czy za chwilę będą po kwitnieniu, to pamiętajmy w tym okresie jeszcze o przędziorkach. Wprawdzie najważniejszym terminem jest okres przed kwitnieniem, ale ponieważ było bardzo trudno o okienko pogodowe, czyli mógł zabieg nie spełnić naszych oczekiwań, to można jeszcze wejść z ochroną po oblocie pszczół, po pełni kwitnienia, ewentualnie po zakończeniu tego kwitnienia. Próg zagrożenia jest, przypomnę króciutko, 1-2 sztuki przed kwitnieniem form ruchomych na średnio na jeden listek liścia złożonego przy obejrzeniu 200 liści, a po pełni kwitnienia to są 3-5 sztuk. Także wtedy jeszcze, proszę Państwa, nie widzimy objawów, a zwalczanie jest konieczne. Polecamy na przędziorki przy okazji roztocza. Tutaj przed kwitnieniem polecany jest milbenok lub właśnie mowento, ale to jest taki ostatni dzwonek na mowento, jeżeli jest jeszcze kilka dni do kwitnienia, ale takich plantacji pewno już jest niewiele. A przed kwitnieniem, ale także można po nie sięgnąć po pełni kwitnienia czy po kwitnieniu, to jest produkt Ortus. Ortus z nisorunem będzie lepszym na przędziorki, bo Ortus sam to bardziej pod kątem właśnie roztocza.
Pamiętajmy również o abamektynie 4 Insek Abac Pro. Oczywiście w tym okresie takiego pełnego ulistnienia jest to bardzo dobre uderzenie przede wszystkim na przędziorka, a produkt ten możemy wykorzystać na roztocza dopiero po zbiorach, po ścięciu liści. Również po kwitnieniu są zalecane produkty silikonowe. Kolejny szkodnik to jest kwieciak malinowiec. Proszę Państwa, jest to szkodnik lokalnie występujący, ale jeżeli się pojawi, może zniszczyć nawet 80% plonu, czyli bo podcina kwiaty. Także uważajmy na niego, ale po prostu trzeba zrobić dobrą lustrację i podjąć decyzję, czy wymaga zwalczania, czy nie. Jeszcze początek kwitnienia jest możliwość zrobienia zabiegu, jeżeli ktoś tego nie wykonał, a widzi, że są pewne uszkodzenia. I tutaj do dyspozycji macie Państwo Mospilan, czyli z grupy acetamiprydów, cyanotraniliprol, bardzo dobra grupa, jest z przedstawicielem Benevia, ewentualnie Verimark i oczywiście pyretroidy. Pyretroidy, które możemy stosować, tylko pamiętajmy, nie w takim zimnie, temperatura powinna być przynajmniej 12 i czy lepiej wyższa. To by były szkodniki. Jeżeli chodzi o choroby, to proszę Państwa, jest to czas bardzo intensywnej ochrony chemicznej i przeciwko właściwie wszystkim chorobom. I tutaj zachęcam Państwa, żeby ochronę kontynuować, śledząc prognozy pogody, wrażliwość odmian, ale dobrze jest wybierać preparaty, fungicydy o szerokim spektrum zwalczanych chorób. I tutaj, że wspomnę o Signum czy preparacie Kobalt. W jednym zabiegu zwalczamy 4 ważne agrofagi, szarą pleś, antraknozę, białą plamistość i mączniaka prawdziwego. Luna Sensation zwalcza te same, dodatkowo jeszcze tą zgniliznę korony i skórzastą zgniliznę owoców. Także bardzo, bardzo dobry produkt. I proszę Państwa, często sięgamy też po Switch, bo Trefin czy Society, ale tutaj zwalczamy głównie te najważniejsze, najgroźniejsze antraknozę i szarą pleśń. Proszę Państwa, te wymienione produkty zawierają w swoim składzie po 2 substancje aktywne i są bardzo dobrymi produktami działającymi i do przodu, i do tyłu, czyli zapobiegawczo, interwencyjnie. Oczywiście można również stosować mieszaniny zbiornikowe, tankmiksy i na przykład do pełni kwitnienia korzystajmy, proszę Państwa, z preparatów na bazie kaptanu, czyli rybatę, które możemy połączyć z Alcedo, Domarkiem, czy z Zato, czy ze Skorpionem i po prostu bardzo mocno poszerzamy spektrum zwalczanych chorób. I proszę Państwa, jak będziecie Państwo wykonywać te zabiegi z myślą o chorobach, to dodajmy właśnie te biostymulatory, o których wspominałam, mówiąc o porzeczkach, czyli Elvita Alga, Ergostim, a jednocześnie, proszę Państwa, za chwilę, jak będą już zawiązki, a już są plantacje, na których są i kwiaty, i dorodne już zawiązki, to proszę Państwa, wykorzystajmy mrówczan wapnia, czyli Elvita Calcio Plus i produkty na bazie krzemu Elvita C-Max, bo to będzie decydowało o jedności naszych owoców i o tym shelf life'ie, czyli o takiej dobrej jakości pozbiorczej owoców. Dziękuję Państwu za uwagę. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.